Serdecznie. Dzień dobry, witam Was ciepło i serdecznie. Ania Sośnierz, online fitness coach. Nagrywamy sobie za kulisami podcastu Fitness dla zapracowanych kobiet. Jest to 64. odcinek i dzisiaj będę Wam opowiadać o tym, jaki jest 5 sposobów na to, by mieć silne ciało, a nie szczupłe i obwisłe, czyli tak zwane skinny fat. Więc zaczniemy od tego, że mamy poniedziałek, więc zaczynamy tydzień. Ja w niedzielę mam dzień wolny, więc razem z moją partnerką byłyśmy na plaży nad Wisłą. Było super, słoneczko, cieplutko, psiaki nie dawały nam oczywiście odpocząć, bo potrzebowały dużej ilości uwagi, natomiast było bardzo fajnie i mogę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo lubię niedzielę. Natomiast oczywiście robiłam 2 treningi i dużo innych rzeczy, ale bardzo lubię ten dzień. I tak z takim odpoczynkiem, z taką chęcią wracam wtedy w poniedziałek do Was i z wielką, wielką radością. I to było wczoraj. Natomiast dzisiaj już od godziny 5 rano jestem na nogach, już po treningu i po treningach z moimi podopiecznymi, więc zabieramy się do nagrywania podcastu. I dzisiaj chciałam opowiedzieć właśnie o tym, jakie jest 5 sposobów na to, by mieć silne ciało i szczupłe ciało, bo duża część osób w momencie, gdy zastanawia się i myśli nad odchudzaniem, to mam w głowie tylko i wyłącznie kwestię wagi, czyli to, żeby zrzucić tam 5-10 kilo, czy jakieś tam inne kilogramy, które mają wtedy w głowie. Ale powiem Wam, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia wagi, bo w momencie, gdy my na przykład ważymy, powiedzmy, nie wiem, tyle kilogramów, ile chcesz, natomiast jak widzisz, że Twoje ciało jest takie obwisłe, jest słabe, masz tutaj tak zwany mięsień McDonalda czy babcia papa, nie? Czyli jak ruszasz ręką, to tutaj Ci coś lata, czy na przykład patrzysz na swoje ciało, widzisz, że masz dużo, dużo na przykład celulitu, widzisz, że to ciało no, nie wygląda tak, jakbyś chciała, żeby ono wyglądało, to warto jest po prostu zmienić trochę pomysł na siebie i pomysł na to, w jaki sposób troszczysz się o swoje ciało. I tutaj, moja droga załogo, warto też jest sobie pomyśleć o tym, no zajmijmy się generalnie tym, żeby szybko do rzeczy opowiedzieć o treningu siłowym, bo to jest taka rzecz, którą my, szczególnie kobiety, potrzebujemy robić. I ja kiedyś zrobiłam podcast odnośnie tego, jakie są korzyści z treningu siłowego i tak szybciutko tylko powiem o tym, że masz silniejsze mięśnie, przez co masz mniejsze ryzyko kontuzji, spalasz więcej kalorii spoczynkowo, masz bardziej jędrne ciało, masz mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na osteoporozę. Trening siłowy jest fantastyczny, jeżeli chodzi o dla osób właśnie z cukrzycą czy z insulinoopornością, ponieważ uwrażliwia tkanki na działanie właśnie insuliny, więc to jest naprawdę fenomenalna rzecz jakby dla kobiet i dla mężczyzn, natomiast ja współpracuję głównie z kobietami i tutaj ten podcast jest głównie dla kobiet, no bo tak też się nazywa podcast dla zapracowanych kobiet, o to chodzi. Więc już wiemy, czemu jest dla nas takie to ważne, żeby ćwiczyć siłowo. I tutaj, jeżeli chcemy ćwiczyć siłowo, czyli to, z czego ja jestem wielką fanką, to nie oznacza, że trzeba spędzać cały dzień na siłowni. Nie, nie, to nie o to chodzi. Ja powiem Wam szczerze, że na siłowni nie byłam już z 1,5 roku. Mam sporo sprzętu w domu. Dzień dobry. Mam sporo sprzętu w domu i właśnie na tym sprzęcie trenuję. I w piątek Wam opowiadałam o kilku najważniejszych sprzętach, czyli to był 63. podcast. Jakie sprzęty warto jest używać, sprzęty warto jest sobie kupić do domu, żeby po prostu móc trenować też siłowo. Także bardzo polecam. I żeby sobie wrócić, właśnie na każdej platformie podcastowej można znaleźć podcast i też na moim YouTubie. Idąc dalej, nie? Czyli co warto jest zrobić tak na co dzień, teraz, od czego zacząć, żeby mieć to ciało, które jest silne, nie? Przede wszystkim, żeby dobrze czuć się po prostu w swoim ciele. I to jest taka rzecz właśnie, dzisiaj o tym rozmawiałam z moimi podopiecznymi, że jest właśnie Joe Rogan, którego bardzo lubię, który jest komikiem, jest też podcasterem, jest sportowcem, jest komentatorem sportowym, generalnie taką człowiekiem renesansu, jak to się o nas mówi. W każdym razie Joe jest znany z tego, że on przez całe życie trenuje, że był najpierw sportowcem właśnie, że sztuki walki trenuje i nie tylko. I on bardzo dużo rozmawia też o zdrowiu i bardzo dużo też mówi właśnie o tym, co my możemy zrobić, żeby to nasze zdrowie było lepsze. No i rozmawiał też z jakimś ze swoich gości odnośnie otyłości, odnośnie tego,
że on by bardzo mocno chciał, żeby dać ciało na jeden dzień, chociaż osobie, która jest otyła, która właśnie ma depresję, która nie ma siły, która źle się czuje w swoim ciele, żeby poczuła się tak, jak osoby, które są wysportowane, które regularnie trenują. Czyli żeby poczuć tą dużą ilość energii, żeby poczuć tą siłę w swoim ciele, żeby właśnie wstawać rano i czuć się dobrze, żeby mieć po prostu, patrzysz się w lustrze i patrzysz na siebie i mówisz, wow, ale ciacho, nie? Jak ja się super, super czuję, nie? I w momencie, gdy poczujemy się tak, to po prostu zmienia w ogóle rozmowę, zmienia jakość gry. I ja właśnie przez to, że tak się poczułam, to przez to, że zaczęłam trenować siłowo. I to właśnie od tamtej pory po prostu ten trening jest częścią mojego życia. I dlatego też taką wielką adwokatką jestem tego. Więc 5 takich prostych rzeczy, które możesz zrobić, które pomogą ci właśnie w tym, żeby być szczupłą, a jednocześnie silną. To pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o dietę, żeby jeść więcej białka. Czyli białko to jest mięso, ryby, jaja, warzywa strączkowe, tofu, nabiał też, natomiast nie jestem wielką fanką nabiału. Czy odżywka białkowa też zjadam na co dzień, więc i moje podopieczne również. Więc zwracamy uwagę, żeby w każdym posiłku było białko, które ma z jednej strony wysoki potencjał metaboliczny, czyli w około 25-35% kalorii z białka spalamy tylko i wyłącznie po to, żeby je strawić. I oprócz tego białko jest też tak fantastycznym składnikiem, który pomaga nam w regeneracji mięśni, we wzmacnianiu mięśni, bo żeby mięśnie sobie wzmacniać, to potrzebujemy z jednej strony stymulować te nasze piękne mięśnie, nasze piękne ciało treningiem siłowym, czyli dźwigać cięższe rzeczy niż to ciało jest w stanie udźwignąć. I zaraz po tym w nocy, gdy się właśnie wysypiamy, jemy odpowiednią ilość białka, to wtedy też te mięśnie się wzmacniają i one rosną, są silniejsze. I to jest super sprawa. Więc dlatego potrzebujemy jeść więcej białka i warto jest po prostu w każdym z posiłków zwracać uwagę na to, żeby było to białko właśnie w Twoim posiłku. No i też to zmniejsza odczucie głodu, co jest fantastyczne. Ma dużo większy taki potencjał sytości. Bardzo dobra rzecz, bardzo polecam. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, to są dwa na początku treningi, jeżeli dopiero zaczynasz, to dwa treningi siłowe czy tam funkcjonalne w tygodniu, żeby właśnie wzmocnić to ciało, żeby zakochać się w tym ruchu, żeby zacząć czuć się silną. I to mogą być takie treningi, jak właśnie my robimy, czyli ja w zeszłym tygodniu, w sobotę na moim fanpage'u, czyli Anna Sośnierz Spektrum Rozwoju, w sobotę właśnie o 9:00 zrobiłam trening i można sobie śmiało wejść. Tam jest kwestia dosłownie dwóch ciężarków, jak nie, to można nawet kupić sobie ciężarki najłatwiej, czy tam kupić dwie duże butle wody i z nimi ćwiczyć. Zrobić po prostu u siebie w salonie czy w sypialni po prostu trening. I to już jest piękna pierwsza rzecz. I robisz po prostu też ten trening 2 do 4 razy w tygodniu, w zależności od tego, czy dopiero zaczynasz, czy już jesteś w jakiś sposób zaawansowana. Więc to jest ta rzecz do zrobienia, nie? Więc już mamy dwie. Trzecia z rzeczy to jest właśnie to, żeby się wysypiać, piękna załogo. Czyli to jest właśnie to, żeby spać tak powiedzmy chociaż te 6-8 godzin na dobę. I czemu to jest takie ważne? Bo w momencie, gdy my wysypiamy się, to my się regenerujemy. Wszystko w naszym ciele, właśnie ten równowaga hormonalna dużo lepiej funkcjonuje. I właśnie, tak jak już wcześniej mówiłam, czyli to jest kwestia tego, że w momencie, gdy my się wysypiamy, trenujemy, jemy dużo białka i właśnie się wysypiamy, to wtedy, jak robimy sobie redukcję, no to redukujemy tkankę tłuszczową, a nie mięśniową. I tutaj też dzisiaj właśnie w poście już opowiedziałam o tym, że było robione ciekawe badanie, że były dwie grupy. I obie grupy ludzi miały tam do zrzucania kilka kilogramów i oni byli w deficycie kalorycznym. To był taki nieduży deficyt, tam około 300 kalorii. I obie te grupy właśnie miały za zadanie przez miesiąc jeść odpowiednią tą dietę, no i po miesiącu były badane te osoby. No i co się okazało, że obie te grupy, no bo były w deficycie kalorycznym, zrzuciły po 3 kg, nie? Każdy z osób w tej grupie po 3 kg. Natomiast jak zostało przebadane właśnie też ciało tych osób, to okazało się, że osoby, które spały 8 godzin na dobę, redukowały, wiadomo, że dalej te 3 kg, ale redukowały, moja piękna załogo,
połowę, czyli 50% tkanki tłuszczowej, a 50% tkanki mięśniowej. Super. Natomiast w momencie, gdy te osoby nie dosypiały, czyli spały tak około 5 godzin, czyli to była ta druga grupa, to te osoby niestety redukowały też ten kilogram, 3 kilogramy, natomiast to było około 80%, gdzie one traciły mięśnie 80%, a tylko 20%, cześć skarbie, a tylko 20% traciły masy tłuszczowej. A o to przede wszystkim chodzi. Po co tracić mięśnie, jak lepiej jest tracić właśnie tkankę tłuszczową, no i do tego też trzeba się wysypiać, moja droga załogo. Więc już mamy trzy rzeczy, które warto jest zrobić. Jako czwartą rzecz warto jest sobie w głowie też poukładać tą sprawę, czyli warto jest zrozumieć, że my potrzebujemy mieć więcej mięśni, ale po to, jeżeli chcemy, tak jak już mówiłam na samym początku, nie? Żeby to sobie w głowie poukładać, że my jako kobiety nie mamy odpowiedniej ilości testosteronu, więc nie przypakujemy się, nie będziemy wyglądać jak kulturystki, wiadomo, nie? To są jakby kulturystki, to jest troszeczkę inaczej, inna kwestia, bo to są osoby, które są sportowcami zawodowymi, które całe życie poświęcają i uwagę i śpiące, jakby godziny, w których nie śpią, temu, żeby jeść, żeby trenować, żeby jeść odpowiednie suplementy, ale to są też osoby, które biorą zazwyczaj niedozwolone środki, czyli są zazwyczaj na sterydach, czy jakaś inna farmakoterapia, żeby po prostu więcej produkować testosteronu. I my tego nie robimy, więc my nie będziemy miały jakiejś potężnej muskulatury, nie będziemy wyglądały jak Dana Lynn Bailey, czy na przykład jak jakaś inna kulturystka, nie? To nie będzie, więc warto jest mieć tego świadomość, nie? Więc jak ktoś wam powie, że idziesz na trening, czy dźwigasz ciężary, że będziesz wyglądać jak Arnold, to trzeba powiedzieć nie. Wiadomo, że tak nie będzie. Ja jestem kobietą, ja ćwiczę, chcę być zdrowa, piękna, silna, a nie chcę być po prostu kulturystką, nie? Jeżeli takie masz, jakby to takie masz wartości, to chcesz, no to warto jest sobie to po prostu poukładać w głowie, nie? Że moja droga załogo, jeżeli chcemy być silne, szczupłe, pewne siebie, to trening siłowy, żeby nie mieć obwisłego ciała, jest jak najbardziej potrzebny. Więc zachęcam, zapraszam, tak jak już mówiłam, to jest naprawdę torpeda. I ostatnie z rzeczy, to warto jest też mieć świadomość tego, że przyda ci się ktoś, kto ci w tym pomoże. Czyli czy to postać trenerki takiej super na przykład jak ja, czy na przykład też właśnie jakaś grupa, czy bo niektóre z osób wolą ćwiczyć z kimś, wolą na przykład z przyjaciółką powiedzmy, czy z partnerem, z partnerką iść na trening. Jak najbardziej to też jest okej. I to jest fajne, ponieważ to wsparcie, ono też ci jest potrzebne. Nie będziemy mówić, że nie. Można, to jest takie porównanie, nie? Że można wszystko robić samej, nie? Można po prostu czytać książki, oglądać, robić research i uczyć się po prostu na swoich błędach i na tych materiałach tylko i wyłącznie, wiecie, takich teoretycznych, a można po prostu zmniejszyć ten czas i mieć osobę, która ci w tym pomoże, czyli po prostu trenerkę, czy też osobę, która po prostu z twojego otoczenia też trenuje, nie? Czy będziecie po prostu w tym wspierać. Więc bardzo jak najbardziej uważam, że to są takie najważniejsze 5 rzeczy, które warto jest robić w momencie, gdy chcesz mieć silne i jednocześnie szczupłe ciało. No i jeszcze ostatnia z rzeczy, taka najważniejsza, to jeżeli chcesz właśnie zredukować tą masę ciała, to trzeba być w deficycie lekkim chociaż, deficycie kalorycznym. I jak najbardziej jest możliwa taka zmiana, czyli zmiana taka, że jednocześnie ćwiczysz, budujesz masę mięśniową, a redukujesz tkankę tłuszczową. To jak najbardziej jest się w stanie zrobić, więc nie ma tutaj ograniczeń, nie trzeba tego roku dzielić na 15 różnych etapów, tylko jak najbardziej jest się w stanie to zrobić. Ostatnia z rzeczy jest taka, już na TikToku o tym mówiłam, że ruszamy z rekrutacją na kolejną edycję Akademii Fit Bogini. Nastąpiła taka spora zmiana, jeżeli chodzi właśnie o Akademię Fit Bogini, czyli będziemy ruszać 6 września z kolejną edycją i to będą 2 miesiące programu. I robimy tak, że ja robię zawsze konsultacje z osobami, rozmawiam z osobami, które chcą wziąć udział właśnie w Akademii. To jest program online, gdzie razem trenujemy na Zoomie, dostajesz ode mnie plan treningowy, wsparcie takie mentalne, ale też dużą dawkę wiedzy, fajną społeczność i
działamy sobie razem przez 2 miesiące. Więc jeżeli chcesz popracować mądrze nad swoim ciałem, nad swoją sylwetką, nad swoją siłą, to zapraszam. Tutaj warto jest wypełnić ankietę i ta ankieta znajduje się w bio, na Instagramie, na Facebooku, na TikToku również. Jeżeli chodzi o podcast czy na YouTube, to one będą jak najbardziej zamieszczone w opisie. Warto jest ją wypełnić, później dostaniesz ode mnie zaproszenie na konsultację, omówimy twój przypadek, zobaczymy, czy jesteś dobra do tego programu, czy on jest dla ciebie właściwy również i będziemy tak sobie, jakby będziemy ustalać szczegóły, zobaczymy, jak mogę ci pomóc. I ostatnia z rzeczy to jest to, że jeżeli ten podcast jest dla ciebie wartościowy, widzisz, że jest on dla ciebie pomocny, to warto jest przede wszystkim obserwować, później warto jest go wysłać do osoby, z którą na przykład chcesz zacząć trenować albo której zdrowie uważasz za ważne i zapisać sobie go na później, więc niech moc będzie z wami. Do zobaczenia jutro o godzinie 12 na żywo lub jeżeli słuchasz podcastu właśnie w wersji audio, czy wideo na YouTubie, czy na platformach podcastowych. Wszystkiego dobrego, niech moc będzie z tobą. Let's go!